Zatem witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na drugim webinarium dla młodzieży w ramach naszego festiwalu internetowego Świat w Szkole, Szkoła w Świecie, który odbywa się w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej, czyli takiego święta ludzi zainteresowanych światem, poznawaniem go i zmienianiem go na lepsze. Nasze dzisiejsze spotkanie odbywa się w ramach programu Razem dla Klimatu, krytyczne myślenie dla świadomych klimatycznie społeczności, które jest częścią programu One Planet for All, finansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz współfinansowanego w ramach Polskiej Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Korzystając z okazji, chciałam bardzo gorąco przywitać Was wszystkich przed ekranami. Młodzież z całej Polski, bo tutaj może warto podkreślić, że na pewno jest tutaj Was bardzo dużo i z północy, z południa, ze wschodu i zachodu, z wszystkich zakątków kraju. Chciałam Was przywitać w imieniu Centrum Edukacji Obywatelskiej. My jesteśmy taką największą w Polsce organizacją pozarządową, która zajmuje się edukacją. Współpracujemy głównie z nauczycielami, nauczycielkami oraz dyrekcjami szkół, ale także z młodymi ludźmi i proponujemy im, Wam, takie nowe metody nauczania oraz tematy do podjęcia w szkole. Na przykład są to tematy globalnych współzależności, zmian klimatu, migracji, równości, ale także właśnie różnych form nauczania. Dlaczego to robimy? No dlatego, że chcemy, żeby uczniowie i uczennice lepiej angażowali się w swoją edukację i lepiej radzili sobie z wyzwaniami współczesnego świata. No dobrze, natomiast zebraliśmy się dzisiaj, tak jak już wspominałam, w związku z Tygodniem Edukacji Globalnej. To jest taki doroczne święto, zawsze w trzecim tygodniu listopada. Ono też odbywa się nie tylko w Polsce, ale w Europie i na całym świecie. Różne globalne tematy, tematy globalnych wyzwań są wtedy podejmowane w szkołach i nie tylko. No i my Was zapraszamy do... To widzę, że się wkradło, przepraszam. Wkradł się tutaj kalendarz zeszłego roku, więc tego poniedziałku tutaj nie ma. Natomiast to, co Wy zaczynacie i jak Wy będziecie świętować TEK, to zaczyna się właśnie dzisiaj od różnych spotkań tematycznych, internetowych, od webinarów, które pomogą Wam później lepiej zrealizować zadania na grze takiej korytarzowej, szkolnej, w której weźmiecie udział w środę i w czwartek. Także dzisiaj dzień webinarowy, potem środa, czwartek przed Wami będzie właśnie czas na zmierzenie się z zadaniami i umieszczenie ich na padletach. Natomiast przechodząc już do spotkania, jest mi niezmiernie miło powitać naszą prelegentkę Joannę Murzyn, która poprowadzi dzisiejsze spotkanie i opowie o ekologii cyfrowej, o działaniach na rzecz zmniejszania negatywnego wpływu środowiska technologicznego na środowisko naturalne oraz człowieka. Joanna jest właśnie taką propagatorką tej filozofii cyfrowej, ekologii cyfrowej, jest taką aktywistką technologiczną. Zaraz dowiecie się w szczegółach tak naprawdę, czym ona się zajmuje, natomiast jestem przekonana, że będzie to dla Was bardzo ciekawe, ponieważ jesteśmy związani z tą technologią na co dzień. Marta, czy, przepraszam, że tak tutaj wepnę. Czy ja Cię mogę jednak poprosić o te slajdy, bo żebyś puściła od siebie? Dobrze, nie ma problemu. Tutaj teraz toczy się Joanna. No zaraz oddam w takim razie jeszcze raz. Ja może w tym czasie, jak Ty będziesz udostępniać, opowiem Wam, o czym przedstawię się i powiem, że bardzo mi miło Was tutaj gościć, jest Was bardzo dużo i z najgłębszych zakątków Polski, więc bardzo fajnie, że jest nas tyle. No i tak jak Marta już tutaj wspomniała i nakreśliła temat,
Powiem wam o takiej właśnie odpowiedzialności i o te, trochę o tym takim. Wiecie co, chciałam w ogóle zacząć tą historię dzisiaj o śmieciach, bo bardzo dużo mówimy o śmieciach, o odpadach plastikowych, o tym, że plastik praktycznie już przedostaje się nawet do naszych komórek. Mogę poprosić następny slajd? Ostatnio właśnie gdzieś czytałam takie dosyć druzgoczące badania, które pokazały, że w większości ciał osób młodych, czyli was, znajdują się drobinki mikroplastiku. Tak również w łożyskach matek, które, że tak powiem, wychowują dzieci, również znajdują się te drobinki. Więc zobaczcie, do czego my doprowadziliśmy, gdzie ta taka właśnie bezrefleksyjna konsumpcja tak naprawdę sprawiła, że te śmieci same zaczynają się do nas już tak naprawdę dobierać. No i teraz słabo słychać? Halo, halo? Dostałam informację na czacie, że słabo słychać. Dobrze, okej. Okay. Dobrze, to widzę na bieżąco to tutaj, co komentujecie, więc będę starać się również na bieżąco komentować. Następny slajd mogę poprosić? No i teraz słuchajcie, mamy falę plastiku, która nas zalewa z każdej możliwej strony, ale mamy też jeszcze drugą falę, o której właśnie mówi się zdecydowanie niestety mniej. Jest to ta fala takiego właśnie cyfrowego świata, fala danych, fala sprzętu. Tak, widzę tutaj, dostaję od was informacje, ale słychać do niektórych, widzicie, to jest kwestia transferu danych, przez co te informacje przepływają. O tym będziemy jeszcze może tutaj, otworzę ten wątek. W każdym razie zobaczcie, świat się cyfryzuje, każdy z nas ma smartfona, każdy z nas z niego dzisiaj korzysta. Nie byłoby też możliwości w ogóle edukacji zdalnej. Mogę poprosić następny slajd? I doprowadziło nas to też trochę, jak się patrzy na te tak wysokopoziomowo w ogóle, co się dzieje społecznie, doprowadziło nas to trochę do takiej manii cyfrowej. My wszystkiego szukamy w internecie. Relacje też nasze są bardzo mocno oparte właśnie o narzędzia cyfrowe. Nie potrafimy wyjść z domu bez telefonu. Są nawet takie badania, które już wskazują, że moment nawet wyczerpania się baterii w telefonie jest takim momentem, że tak powiem, dramatycznym i u niektórych osób wywołuje wręcz ataki paniki. Więc zwróćcie uwagę, jak mocno te smartfony i w ogóle ta przestrzeń internetu stała się integralnym elementem w ogóle naszego życia i też sposobu funkcjonowania. Następny slajdik, poproszę. Halo, halo? O, super. No i teraz słuchajcie, zagadka. Zagadka dla was. Taka szybciutka. Jak myślicie, czego mamy na świecie więcej? Czy mamy na świecie więcej smartfonów? Czy mamy na świecie więcej smartfonów? Czy inaczej, może sformułuję to pytanie, czy ludzie na świecie mają dostęp do większej ilości smartfonów, czy do toalet? Czy toalet, w której jest czysta i bieżąca woda? Jak myślicie? Możecie odpowiadać na czacie? Dokładnie. Jest więcej smartfonów, moi drodzy, na świecie niż toalet. Więc jakby zwróćcie uwagę też na skalę, tak? Że jednak no, ta toaleta to jest jakaś taka podstawowa forma w ogóle funkcjonowania i też zachowania higieny, szczególnie w krajach globalnego południa. Więc zobaczcie, do czego, w jakim kierunku to wszystko zmierza. Mogę poprosić następny slajdik? Tak jest. No i słuchajcie, no jakby szacuje się, że każda osoba, która jest podłączona do internetu przez minutę generuje na swój temat 1,7 megabajta danych. To może się wydawać nic w kontekście tego, jak na przykład ile gigabajtów danych generuje na przykład streamowanie filmów, seriali, ale teraz wyobraźcie sobie, co dla was młodszych osób może tak być, nie wiem, czy pamiętacie, czy skojarzycie w ogóle, czym są dyskietki. Będę widziała wasze odpowiedzi tutaj. I do czego służyły.
Super. No dyskietki to były takie bardzo, jakby jak komputery, sieci komputerowe się rozwijały, no szczególnie komputery, to możliwość zapisu danych właśnie był w pierwszych, dokładnie, do zapisu danych. No i na takiej dyskietce można było zapisać 1,4 MB danych. Więc wyobraźcie sobie teraz w tym momencie, że taka, jakbym chciała wam trochę zobrazować tę ilość danych, którą generujemy i która jest też trakowana na nas temat nieustających sieci, to wyobraźcie sobie, że co sekundę spadałaby wam na głowę taka jedna dyskietka. Także znowu spróbujcie sobie to w jakiś tam sposób zwizualizować, o jakiej w ogóle skali mówimy. Mogę poprosić o następny slajdik? No i mówi się też o tym, że no niestety te dane, znaczy no niestety dane w ogóle też muszą gdzieś zostać po pierwsze przechowane, po drugie też przeprocesowane. I tutaj na tym slajdzie możecie zobaczyć taki obrazek. Ja poprosiłam sztuczną inteligencję tutaj o pomoc. Są teraz takie aplikacje, z którymi można bezpośrednio rozmawiać i poprosić je o wygenerowanie konkretnego obrazu. No i tutaj z pomocą takiego Wall-E poprosiłam go, aby mi zwizualizował, w jaki sposób on widzi to, jak wyglądają maszyny, które są przejedzone, które nie radzą sobie z przetwarzaniem tak ogromnych ilości danych. I tak możecie to zobaczyć w tym obrazku. W taki sposób właśnie sztuczna inteligencja widzi to, w jaki sposób maszyny są przejedzone, bo maszyny działają w oparciu właśnie o dane i też fajnie jest zacząć sobie myśleć o nich też w jakiś sposób taki właśnie bardziej wrażliwy. Mogę poprosić o następny slajdik? No bo też musicie mieć świadomość, że te dane nie latają w chmurze, tylko jednak gdzieś tam są właśnie w takich ogromnych, na ogromnych komputerach, serwerach przechowywane. Czy wiecie, czym są centra danych? Spotkaliście się z takim pojęciem? Super. Szymon wie. Szymon dalej przekaże. Super. Mamy szkołę podstawową w Brzeźni. Słuchajcie, moi drodzy, centra danych to jest taka ogromna przestrzeń, ogromne miejsce, w którym kiedyś tak jak produkowaliśmy na swój temat mało danych, stronki były małe, nie można było oglądać filmów w internecie. W związku z tym mogliśmy i byliśmy w stanie przechowywać się właśnie na dyskietkach, na swoich lokalnych komputerach. Niestety z czasem, kiedy zaczęliśmy tych informacji generować coraz więcej i więcej, potrzebne były specjalne miejsca, w których można takie dane przechowywać. W związku z tym właśnie w odpowiedzi na taką potrzebę powstały właśnie centra danych. Centra danych, czyli takie ogromne infrastruktury, ogromne przestrzenie, w których właśnie można, których można wypożyczyć, wykupić miejsce, wykupić przestrzeń. Właśnie tutaj, jak widzicie na zdjęciu, takie specjalne takie szuflady właśnie z serwerami, na których zapisywane są informacje. W związku z tym każdy zawsze, w każdym momencie ma do nich dostęp. Czy dla osób, które nie znały się, dla osób, które nie znały tego pojęcia wcześniej, to tłumaczenie jest wystarczająco jasne? Czekam na odpowiedź. Czy możemy iść dalej? Dobrze, żebyście mieli. Super. Dzięki Ania za informację. Super. Dzięki Iwona. Super. Bardzo się cieszę. Pozdrawiamy szkołę z Gniezna. Jeszcze ja. Dobrze. Poproszę o następny slajdzik. No i teraz uwaga, słuchajcie, no jak macie sobie taką aplikację, na pewno oglądacie YouTube'a, filmiki, oglądacie YouTuberów, czy zastanawialiście się kiedyś, czy tak naprawdę ten kanał, który posiadacie, który też tworzą te osoby, czy tak naprawdę jest wasz? Patrzę na odpowiedzi tutaj, się pojawiają, wyskakują. No właśnie. Bardzo tutaj mamy różne odpowiedzi, jedni uważają tak, drudzy uważają nie. I właśnie, moi drodzy, trochę nie do końca. Jedyne, co tutaj jest wasze, to niestety tylko podpis i treści, które tam udostępniacie. Bo tak naprawdę cała platforma nie należy do was. W
każdym momencie, jeżeli cokolwiek się wydarzy, jeżeli coś się stanie, jeżeli takie centra danych, bo też musicie wiedzieć, że w takich centrach danych często jest tak, że te serwery, z racji, że jest ich bardzo dużo, one się potrafią nagrzewać wzajemnie od siebie. W związku z tym na przykład często zdarzają się pożary, często zdarza się, że na przykład takie całe, ostatnio we Francji był taki przypadek właśnie, kiedy takie całe centrum danych płynęło i w jednym momencie, słuchajcie, od internetu zostało odłączone około 230 milionów stron. W zeszłym roku były tak zwane, w pewnym momencie, może tego doświadczyliście, jeżeli korzystacie z Facebooka, również Facebook przez jakiś czas został odłączony właśnie przez takie problemy, które dzieją się w tyle, które dzieją się w ramach właśnie takich organizacji, z których aplikacji wykorzystacie. Tak naprawdę musicie pamiętać, że one nie są wasze. Wy nie macie nad nimi takiej pełnej kontroli. Godzicie się na pewne warunki, godzicie się na politykę prywatności, którą oczywiście też polecam wam bardzo czytać, bo okazuje się, że bardzo dużo informacji też na wasz temat jest dookoła i dogłębnie analizowanych. Mogę prosić następny slajdzik? Tak samo jest z profilem na Instagramie. Te profile nie do końca tak naprawdę są nasze. Nie mamy, jeżeli cokolwiek tam wrzucamy, jeżeli wrzucamy jakieś zdjęcia, jakieś informacje na swój temat, one tak naprawdę w momencie, kiedy decydujemy się na to, że je tam umieszczamy, przestają być naszą własnością. Następny slajd, poproszę. Tak samo jest z profilem na TikToku. Musicie pamiętać właśnie, że znowu, że wszystkie treści, które tam udostępniacie, wszystkie informacje, nagrania o sobie, profil na TikToku również nie należy do was. Wszystkie te wideo, także też uważajcie na to, co nagrywacie, w jaki sposób nagrywacie, jakiego rodzaju informacje na swój temat w takich nagraniach udostępniacie, bo treści, które decydujecie w momencie, kiedy decydujecie się, że przesyłacie te informacje tam do środka, one przestają należeć do was. Mogę poprosić następny slajdik? No i teraz uwaga, kto zarządza takimi danymi? No bo tak, no udostępniacie je w aplikacjach, okazuje się, że one przestają należeć do was. Co się wtedy z nimi dzieje? W centrach danych pracuje bardzo dużo ludzi, którzy muszą nieustająco, praktycznie tak 24 godziny na dobę, zarządzać tymi miejscami, zarządzać tymi serwerami, żebyście w każdym momencie dnia, z każdego miejsca na ziemi mogli się do nich podłączyć. Może mogę slajdzik następny? No i pytanie też, ktoś przecież musi na tym wszystkim zarabiać, tak? No bo to nie dzieje się za darmo. Pamiętajcie o tym, że takie serwery potrzebują właśnie zatrudnienia osób, które się nimi opiekują, potrzebują opłacić rachunki za prąd, które teraz będą coraz większe, potrzebują wymieniać coraz to nowszy sprzęt, żeby tam wszystko elegancko działało. Potrzebna też jest przecież na przykład woda do tego, żeby taka przestrzeń mogła się chłodzić, bo tam bardzo dużo wody też jest do tego w takich celach właśnie wykorzystywanych. Elon zarabia bardziej na, tutaj komentuję na czaciku informacje, Elon zarabia bardziej na transferze danych, bo jest jednym z jego projektów jego firm, są właśnie satelity Starlink, które oferują satelitarny przesył danych, a najwięcej na danych zarabiają te osoby, które są właśnie w posiadaniu, które tworzą i rozbudowują centra danych. Tutaj na obrazku możecie zobaczyć Jeffa Bezosa, właściciela, pozdrawiamy Tychy, właściciela grupy centrów danych Amazon, który jest w posiadaniu w większości właśnie takich miejsc, które są wybudowane na świecie. I to są właśnie osoby, które przez to, że my się godzimy oddawać swoje dane, godzimy się przez właśnie korzystać z tych aplikacji, najwięcej po prostu na tym zarabiają. Często właśnie grając na takiej naszej nieświadomości. Mogę poprosić następny slajd? No i teraz pytanie, właśnie pojawił się wątek Elona, ale też wydaje mi się, że warto, żebyście wiedzieli, którędy w ogóle podróżują takie dane, tak? Bo te centra danych są rozmieszczone po całym świecie, od Europy, po Stany Zjednoczone, Amerykę Południową, Afrykę, w Azji też dużo takich miejsc się znajduje, no ale gdzieś te wszystkie wielkie miejsca, te komputery i te wasze komputery też tym wszystkim w jakiś sposób muszą się ze sobą komunikować. W związku z tym, czy zastanawialiście się kiedyś, jak te dane podróżują?
No właśnie, teraz słuchajcie. Muszę Was tutaj zaskoczyć, ponieważ 96% właśnie takiego ruchu internetowego jest transferowane i przynosi się do nas tak zwanych właśnie podwodnych kablach świat dokładnie. Hanna Król, może rury tak, bo w tych rurach są właśnie kable światłowody, które dokładnie tak, Alicja, światłowód, które ciągnięte są po dnie, po dnach oceanów. I to jest bardzo intensywny proces, który zaburza ekosystemy morskie i oceaniczne. I tutaj dużo osób, ekologów też bije na alarm, bo też te maszyny, które na przykład rozkładają takie kable, zostawiają ze sobą zanieczyszczenia. To jest bardzo inwazyjny proces, więc musicie mieć też świadomość, że właśnie, że ten internet, on nie jest w tej magicznej chmurze i gdzieś tam te satelity, o których tak dużo się opowiada, one jeszcze nie są w stanie dostarczyć nam tak dobrej i niezawodnej łączności, jak właśnie te światłowody, które są rozłożone na dnach oceanów, które taki po prostu być to sznur zawieszony na szyi po prostu naszej planety. I tutaj na zdjęciu możecie zobaczyć właśnie takiego płetwonurka, który jest zaangażowany właśnie w taki proces odświeżania takich kabli, bo też przez to, że jest ich dużo, one wymagają nieustającej właśnie takiej opieki i ochrony. I też są takie na przykład przykłady, kiedy rekiny podgryzają takie kable. Zobaczcie, im się nie podoba to, że takie kable tam są rozkładane i ingerują w ich tutaj w lokalny ekosystem, w związku z tym się denerwują i je podgryzają. Także możecie być tego świadomi. Mogę poprosić następny slajd? No i też właśnie tutaj zobaczcie, pojawił się wątek właśnie tego Elona, tych satelit. Z kolei tutaj na tym kolejnym zdjęciu możecie zobaczyć, to jest taka wizualizacja śmieci, które dryfują w przestrzeni kosmicznej. Bo teraz musicie mieć świadomość tego, że jak się właśnie rozwija takie technologie kosmiczne, one niestety projektowane są w taki sposób, że zostawiają ze sobą odpady, które ciężko jest zebrać. W związku z tym one gdzieś tam dryfują i czekają na jakiś moment, kiedy uda się je i zacznie się je zbierać, tak? Więc te wszystkie małe tutaj drobinki to właśnie to są takie wizualizacje, tak dokładnie długi ślad zostawiają za sobą dane już nie tylko na dnie oceanu, ale też w przestrzeni kosmicznej, więc zobaczcie, jak bardzo z wielu poziomów ta możliwość łączności i ta łączność internetowa ingeruje w już nawet nie w nas, ale też w planetę i to co się dzieje dookoła niej w przestrzeni kosmicznej. Mogę poprosić o następny slajdik. No i teraz uwaga, no bo tak, mówimy właśnie o tych centrach danych, gdzie przechowywane są te dane, mówimy o tym, w jaki sposób te wszystkie dane są podróżują, jak do nas trafiają. No ale teraz pytanie, czy... Tak, co kryje twój smartfon? No oczywiście, że dane osobowe, ale też chciałam zadać to pytanie tak bardziej z perspektywy samego narzędzia, tego w jaki sposób, tak, to też, ale czy zastanawialiście się kiedyś i czy wiecie, z jakich materiałów zbudowany jest wasz smartfon? No to Dorota, słucham. Ja widzę. Super, Irena. Tak jest. Metale rzadkie. Super, tak jest, dokładnie. Metale, ale też bardzo dużo plastiku, miedź, aluminium, szkło, plastik. No i oczywiście dane. Dane, których jest niezwykle dużo i niezwykle... Ale tak jak zauważył słusznie Ryszard, niestety większość z nas nie ma świadomości tego, co kryje się w środku. I średnio właśnie w takim smartfonie, w naszym telefonie, aby mógł funkcjonować, wykorzystuje się około 40-44 pierwiastków. Więc wyobraźcie sobie, jak to jest dużo, aby ta fizyczna, wiesz co, Violeta, dokładnie, dane, tak, masz rację, media, ale właśnie teraz trochę Wam opowiem o tej właśnie bardziej takiej
mechanicznej i fizycznym, mechanicznym i fizycznym wymiarze naszych smartfonów. No i teraz tak, wyobraźcie sobie na przykład, że jest taki jeden tylko pierwiastek, nazywa się Europe i on ma takie właściwości luminescencyjne i dzięki niemu można na ekranach wyświetlać czerwony kolor. Poziom ponownego przetworzenia takiego pierwiastka jest na poziomie mniejszy niż 1%. W związku z tym jakby my go tylko wyciągamy, wykorzystujemy, ale nie wrzucamy go ponownie w obiekt, nie sprawiamy, aby mógł mieć drugie życie. Mogę poprosić następny slajdik? Oczywiście ważnym elementem też w ogóle właśnie w budowie naszych smartfonów jest złoto. To jest tam, to są znikome ilości, kilka gram, ale też warto właśnie wiedzieć o tym, że ono tam jest w środku, głównie z powodu takiego, że ma bardzo dobre właściwości przewodzące sygnał elektryczny i dlatego znajduje takie zastosowanie. Złoto znajduje się również, moi drodzy, w kartach SIM. Gdzieś tam ktoś robił jakiś taki właśnie eksperyment, że w 28 tysiącach kart SIM, takich malutkich, wiecie, plastikowych, udało się znaleźć jedną uncję złota, więc zobaczcie znowu, o jakich tutaj wielkościach mówimy. Są takie projekty wydobywania złota gdzieś tam własnym sposobem w piwnicach, ale tego Wam nie polecam, ponieważ należy do tego wykorzystywać bardzo trujące substancje, dlatego też sprzęt elektroniczny powinien być wyrzucany w konkretnych miejscach z zachowaniem konkretnych zasad bezpieczeństwa. No i teraz tak, mówimy o złocie, które jest w naszych smartfonach, a czy zastanawiacie się, w jaki sposób i w jakich warunkach takie złoto jest wydobywane? Skąd się złoto bierze, skąd do nas przyjeżdża, w jaki sposób trafia do naszego smartfonu. Takie jest kopalnie. Super, mogę poprosić następny slajdik? Tak jest, kopalnia. Niestety musicie mieć świadomość tego, że złoto należy do takich właśnie też minerałów konfliktu, znaczy, że jednak znaczna część tych zasobów wydobywana jest w miejscach, gdzie dochodzi do chociażby do konfliktów zbrojnych, ale musicie też mieć świadomość, że zadeklarowanych jest 44 państwa, w których wydobywane jest złoto, z czego w 22, czyli około połowie, zanotowano przypadki pracy dzieci, które również wydobywają, pracują w kopalniach i przy wydobyciu właśnie złota. Plus też wydobycie takie jest niezwykle mocno ingerujące znowu w środowisko naturalne. Potrzeba bardzo dużo wody, bardzo dużo też chemii przedostaje się do wód gruntowych. Także dobrze jest mieć tego świadomość. Poproszę następny slajdik. Jest też, moi drodzy, kobalt. Czy wiecie, czym jest kobalt? Czy słyszeliście cokolwiek kiedyś o kobalcie? Tak jest, Wiktor. Super. A czy wiecie, gdzie znajduje swoje zastosowanie? W takim smartfonie. Bateria, karta pamięci. Kobalt jest, tak, dobra, to tutaj już Wam odpowiadam na to pytanie. A moi drodzy, terapia onkologiczna, tego zastosowania słyszałam, ale z chęcią sprawdzę. Kobalt jest kluczowym właśnie minerałem, który jest niezbędny do tego, żeby mogły funkcjonować Wasze baterie. Baterie, czyli taki element naszego sprzętu, który, no, że tak powiem, najczęściej jest narażony na taką, najszybciej jest po prostu zużywany, tak? Dokładnie, Joanna Wieczorek, plusik,
baterie litowo-jonowe. Dokładnie w tych bateriach znajduje się kobalt. Kilka gram w bateriach w smartfonie, już większa część w laptopach, również w samochodach elektrycznych. I musicie tutaj znowu dobrze jest w tym wiedzieć, że około 60% światowych zasobów kobaltu wydobywane jest w Demokratycznej Republice Konga. To jest taki obszar w Afryce, który jest niezwykle żyzny, właśnie zasoby, ma tam przepiękną naturę, tylko problem jest taki, że ten kraj jest bardzo mocno, że tak powiem, ma duże problemy gospodarcze. W związku z tym, mogę poprosić następny slajdik? W pracy, w wydobyciu takich zasobów znowu zaangażowane są dzieci. Były też badania, które pokazywały, że poziom stężenia kobaltu we krwi osób, które pracują przy jego wydobyciu, jest około 27 razy wyższy, przekracza normy około 27 razy. Więc zobaczcie, jaki jest prawdziwy koszt wydobycia i prawdziwy koszt stworzenia sprzętu elektronicznych, z których korzystamy. Mogę poprosić następny slajdik? Jest też lit. Lit tutaj tak, jak zostało słusznie tutaj podniesione we wcześniejszych komentarzach, jest również niezbędnym elementem do tego, żeby mogły funkcjonować nasze telefony, ale też mogły być produkowane samochody elektryczne. I lit, dobrze, żebyście takie rzeczy wiedzieli, moi drodzy, że mogę poprosić następny slajdik, że jednak takie zasoby wywołują bardzo dużo presji społecznych i bardzo dużo takich właśnie niepokoi. Już nie mówimy tutaj tylko o kwestiach właśnie takich czysto środowiskowych, ale też o kwestiach po prostu łamania praw człowieka. Także pamiętajcie następnym razem, kiedy będziecie chcieli kupić albo poprosić kogoś o nowy telefon, czy nie lepiej zastanowić się nad tym, żeby nie, po pierwsze, przedłużyć jak najdłużej cyklu życia swojego telefonu, z którego już korzystacie, a po drugie, czy nie sprawić, aby kupić sobie używany. Następny slajdik poproszę. No i właśnie tak się składa, że gdzie jak wam influencerzy i osoby gdzieś tam w internecie opowiadają, pokazują piękne sprzęty, które są, sprzedają je w pięknej formie, pokazują je wam na Instagramie, na TikToku, pokazują wam telefony, które się składają w pół. Dobrze by było, jakby się wam wtedy zapalała taka czerwona żaróweczka i zastanawialibyście się nie nad tym, co to za kto to sprzedaje i w jaki sposób, tylko jaki jest po pierwsze prawdziwy koszt, a po drugie, mogę poprosić następny slajdik, jaki jest poziom chociażby naprawiania takich sprzętów elektronicznych, bo zwróćcie uwagę, ten telefon, który tam ta dosyć popularna influencerka instagramowa promowała, ma na przykład bardzo niski współczynnik naprawialności, w związku z tym, jeżeli uda wam się, jeżeli się nabierzecie tak naprawdę na takie komunikaty, możecie skończyć z telefonem w kieszeni, który no niestety po jakimś czasie okaże się być bezużyteczny. W związku z tym takie właśnie reklamowanie i wiara w osoby, które wam próbują coś tutaj sprzedać, nie powinna być takim pierwszym, najważniejszym argumentem, jeżeli chodzi o dobór sprzętu elektronicznego. Mogę poprosić o następny slajdik? I tu jest jeszcze, i tutaj szczególną waszą uwagę też chciałam zwrócić na to, w jaki sposób w ogóle kończą takie sprzęty elektroniczne. Czy zastanawialiście się, gdzie kończy swój cykl życia taki smartfon, jeżeli się zepsuje? O, szkoła podstawowa w Gniezno, jakbyście mogli rozwinąć. Super, Afryka. Tak jest, na wysypiska. Tak jest.
bardzo dobrze, bardzo mnie to cieszy, że jesteście tego świadomi. No i właśnie tutaj są takie zdjęcia, wiecie, z takiego właśnie jednego wysypiska, które miałam, kraje azjatyckie, afrykańskie, miałam okazję odwiedzić. Są też u nas w Polsce oczywiście takie wysypiska, które przez to, że tutaj są pieniądze, tak zwany kapitał po prostu na to, żeby tworzyć takie fabryki, miejsca, gdzie przetwarzane są. No, w związku z tym to robione jest w bardzo takich sterylnych i odpowiedzialnych warunkach. Niestety właśnie w takich krajach, gdzie te sprzęty są zsyłane, nie ma aż tak dużo właśnie takich tak zwanych linii produkcyjnych, nie ma przestrzeni do tego, żeby takie maszyny tam funkcjonowały. W związku z tym mogę poprosić następny slajdik. Takie telefony właśnie trafiają do takich wysypisk, ponieważ jest to tańsze, ponieważ łatwiej można się takiego, producenci mogą się w bardzo łatwy i szybki, tani sposób pozbyć takiego odpadu, który jest zaklasyfikowany jako trujący, głównie właśnie przez te pierwiastki, które znajdują się w środku. No, trafiając do takich właśnie Indii, bo to są zdjęcia z Indii. Tutaj możecie zobaczyć, są rozbijane na takie dwie części. Po jednej stronie tutaj są takie właśnie płytki, po drugiej stronie plastikowe obudowy. Plastik trafia do jednego miejsca, gdzie jest dalej przetwarzany, a te płytki najczęściej są albo właśnie topione w kwasach, albo są palone. Są też projekty oczywiście takich lokalnych społeczności, które starają się to wykorzystać, starają się sprzedawać te komponenty, więc tam też powstaje taka cała społeczny wymiar tego, w jaki sposób w ogóle sobie radzić z taką ilością odpadów i zacząć o nich myśleć jak o wartościowych zasobach. Mogę poprosić następny slajdzik? Kolejne zdjęcie, o właśnie tutaj możecie zobaczyć taką całą górę właśnie takich starych telefonów i smartfonów, które przerabiane są po prostu ręcznie. Następny slajdik. O, tu jest moja ulubiona zagadka. Słuchajcie, jak myślicie, co tam jest w tle? Tak, możecie zobaczyć z tyłu tak dużo takich tajemniczych rzeczy, które ułożone są jeden na drugim, jest wypełnione po... tak, Wiktoria Budowy, książki, telefony. Są to, moi drodzy, wiecie co, klawiatury. Są wyłącznie klawiatury, bo w momencie, jak widzicie, zmieniamy swoje komputery, zmieniamy w niektórych miejscach panuje takie przekonanie, że dokładnie, Marta, są to klawiatury, że komputer należy zmieniać to od 3 do 5 lat. Właśnie to sprawia w konsekwencji, że gdzieś te stare sprzęty muszą kończyć. I właśnie kończą, tak jak tutaj możecie zobaczyć na tym zdjęciu. I tam znowu niestety są zaangażowane dzieci, które takie klawiaturki muszą rozkręcać na części, żeby można było je sprzedawać dalej. Mogę poprosić następny slajd? No i właśnie tak jak mówiłam, ludzie tutaj niestety są w tym wszystkim zaangażowane dzieci. Bardzo dużo dzieci właśnie pracuje przy takim przetwarzaniu takich odpadów, sprzętów elektronicznych, no bo jak wiadomo, mają po prostu bardzo małe zwinne rączki, które się przydają właśnie do tego, aby móc taki sprzęt rozkręcać. Mogę następny slajd poprosić? O, tutaj widzę uśmiechnięte dzieci, które zamiast chodzić do szkoły, to muszą się zajmować takimi rzeczami. Następny slajdik. No i też ważne jest dlatego, żeby się zastanowić, w jaki sposób w ogóle się korzysta ze swojego telefonu. Jak często i gdzie zabieramy go ze sobą? Czy śpimy ze swoim telefonem? Jakiego rodzaju mamy na nim aplikacje? Często zdarza się tak, że właśnie, że takie badania pokazują, że dużo osób właśnie niestety pierwsze co po przebudzeniu to sprawdza swój telefon, ale też wynika, moi drodzy, z tego na przykład, że na telefonie na przykład korzystamy z budzika na telefonie. Warto jest jakby wyciągać te takie funkcje z telefonu i jakby ograniczać jego użycie, jak tylko jest to możliwe. I na przykład wymienić sobie zamiast budzika na telefonie, mieć po prostu taki zwykły, fajny, najlepiej nakręcany
najlepiej nakręcany budzik. Jeżeli na przykład musi odrobić jakieś lekcje z matematyki, obliczyć jakieś tutaj jakieś zadania, to fajnie jest również mieć swój oddzielny mały kalkulatorek. O, dzięki za przypomnienie, 15 minut. I też się właśnie zastanowić, jakby jaką funkcję w ogóle telefon spełnia w waszym życiu. Mogę poprosić następny slajdzik? I też ważne jest, w jaki sposób w ogóle korzystamy ze swoich aplikacji, jakiego rodzaju dane udostępniamy. Bo pamiętajcie, w momencie, kiedy udostępniacie jakieś informacje, udostępniacie filmiki, udostępniacie posty, niestety jest tak, że one przestają być wasze. Więc zastanówcie się, czy chcecie się nimi, dzielić ze wszystkimi tak naprawdę. Czy chcecie, żeby wszyscy wiedzieli o was wszystko? Następny slajdzik mogę poprosić. No i też uwaga, to jest trochę taki tutaj, jak troszkę dorośniecie, to jest taki film, który sprawia, czy który jest takim trochę symbolem właśnie tego, że dzisiaj jak funkcjonujemy w tych mediach społecznościowych, funkcjonujemy w internecie, to niestety nie jest tak, że wszystkie te informacje na tych streamach, one, szczególnie moi drodzy na TikToku, żebyście mieli tego świadomość, one nie są, wy nie decydujecie, wy nie podejmujecie decyzji o tym, kto co wam wyświetla. Mogę poprosić następny slajdzik? I to jest trochę o tym, że jednak dokładnie, jeżeli dokonujemy świadomych wyborów, no ale chociażby właśnie wracając do kwestii związanych z TikTokiem, stream na TikToku jest generowany i właśnie dobierany do was przez algorytmy. To nie jest tak już, kiedy ja będąc w waszym wieku zaczynałam funkcjonować w mediach społecznościowych i łączyłam się tylko i wyłącznie z osobami, od których chciałam dostawać swoje informacje. Teraz te informacje są dobierane według preferencji, według zachowań. Także musicie mieć tego świadomość, że nie zawsze to wszystko, co do was trafia w internecie, w takich właśnie bańkach, jest tym, co jest jakby, co wy sami chcecie oglądać. Więc warto jest też rozmawiać ze znajomymi, zastanawiać się, gdzie można czytać inne informacje, gdzie można zasięgać informacji, bo TikTok nie jest jedynym i najlepszym źródłem wyszukiwania treści. Mogę poprosić za ten slajdzik? No i która nas uratuje w tym wszystkim? Mogę poprosić następny slajdzik? Mam nadzieję, że wy. Gorąco wierzę w was. Musicie mieć świadomość, że właśnie my jako osoby trochę starsze popełniliśmy bardzo dużo błędów. Byliśmy nieświadomi. Byliśmy trochę tacy właśnie zachłośnięci tym postępem technologicznym i zobaczcie, do czego to doprowadziło. I mam nadzieję, że gdzieś tam wyciągniecie wnioski z tych błędów, które my popełniliśmy i zaczniecie jednak budować ten świat i przyszłość w taki bardziej pozytywny sposób. Jednocześnie próbując się obronić przed tymi błędami, których my doprowadziliśmy. Mogę poprosić następny slajdik? I teraz uwaga, chciałam wam opowiedzieć o takiej w ogóle wspaniałej kulturze, kulturze hakerskiej i zachęcić was do tego, żebyście również gdzieś tam się nie bali tego, żeby ten świat trochę podkręcać pod wasze potrzeby, żeby nie zakładać, że wszystko to, co zostało dla was stworzone, zaproponowane jest właśnie tym, w jaki sposób musi wyglądać. Nie bójcie się otwierać sprzętu elektronicznego, nie bójcie się zadawać pytań, nie bójcie się właśnie trochę próbować i zmieniać tego tak, żeby po prostu wam było lepiej. Mogę prosić następny slajdik. Tutaj na tych zdjęciach możecie zobaczyć w ogóle taki fajny, to był przykład takich właśnie hakerskich społeczności, które stworzyły swoją własną sieć internetową. Słuchajcie, w Nowym Jorku osoby zdenerwowały się, że rachunki za internet są tak drogie, w związku z tym postanowiły zbudować swój własny. Więc da się, jakby da się robić rzeczy, tylko trzeba współpracować i trzeba się też nie bać właśnie walczyć o swoje prawa, bo przede wszystkim pamiętajcie, że historycznie praw nigdy nie otrzymano, zawsze trzeba było jednak trochę zacząć o nie się domagać. Także pamiętajcie o tym. Mogę poprosić następny slajdik.
No i nie bójcie się, moi drodzy, marzyć, bo to jest bardzo ważne, żebyście, bo to wasze marzenia będą tworzyć naszą przyszłość i to właśnie w waszych mailgówkach teraz rosną te wizje, które sprawią, które będą kształtować nasz świat przyszłości. Jest taki wspaniały ruch, który się nazywa Solarpunk i to jest taka właśnie pozytywna wizja przyszłości, której odzyskujemy właśnie taką relację dobrą ze środowiskiem naturalnym i właśnie używam i wykorzystujemy do tego technologię właśnie w taki sposób świadomy, nie taki, kiedy ona nam steruje informacjami i naszymi zachowaniami, tylko w taki właśnie sposób zdrowy, przyjemny i odpowiedzialny. Mogę poprosić następny slajdik? Tak, i jeszcze tutaj właśnie jeszcze jedną wam chciałam pokazać fajny przykład właśnie takich hakerskich rozwiązań, takich osób, które się właśnie nie boją tworzyć, nie boją się majsterkować, nie boją się kombinować. To jest przykład właśnie takiej otwartej sieci internetowej. Także znowu wam chciałam tutaj to podkreślić, że po prostu da się. Da się, rozmawiajcie i twórzcie i nie bójcie się tworzyć. Nie bójcie się właśnie się też trochę sprzeciwstawiać. Mogę poprosić? Tak, też bardzo ważne jest to, dużo osób właśnie takich działających aktywnie w świecie technologii walczy też o to, żeby nasz sprzęt mógł być sprzętem otwartym, bo teraz niestety tak w taki sposób to funkcjonuje, że no, kupując komputer nie decydujecie o tym, jaki system operacyjny jest na nim zainstalowany. Kupując smartfon się okazuje, że niestety bardzo często jest ciężko wyciągnąć z niego jakieś elementy. Są całe właśnie takie ruchy, które stoją za tym, abyśmy mogli mieć otwarty dostęp do sprzętu, żebyśmy mogli właśnie go zmieniać, żebyśmy mogli go swobodnie aktualizować, wymieniać poszczególne elementy. Często się zdarza tak, że producenci w ogóle produkując sprzęt elektroniczny, na przykład zaklejają poszczególne elementy, zalewają je żwicą i sprawiają, że nie można ich wymieniać. W związku z tym one się, zamiast tego, że można je naprawić, nadają się tylko i wyłącznie do śmieci. Następny slajdzik, już kończę, więc zaraz. No i tutaj bardzo ważna jest ta właśnie kultura naprawiania, tak, żebyście nie bali się otwierać tego sprzętu, nie bali się go... Nic nawet się nie stanie, jeżeli on już jest gdzieś tam, powiem, taki przy końcu życia, ale otwierajcie, zaglądajcie, pytajcie. Niech w momencie, jeżeli coś nie działa, to próbujcie naprawić, aż do momentu, kiedy już naprawdę sprzęt całkowicie odmówi naprawy. To też jest niezwykle satysfakcjonujące, kiedy uda się coś samemu naprawić. Bardzo wam polecam właśnie, żeby tam zacząć się rozglądać z narzędziami, jakieś narzędzia w szkole, w domu, także fajnie, żeby w taki sposób zacząć myśleć właśnie o sprzęcie elektronicznym. Następny slajdzik. No i ważna też jest tutaj międzykulturowa współpraca. Jako osoby młode pamiętajcie, że musimy ze sobą współpracować pomiędzy, bo tylko współpraca nas uratuje. Tylko i wyłącznie. Taka, która sprawia, że widzimy pomiędzy sobą to, co jest nas łączy, a nie to, co nas różni. I następny slajdzik, już ostatni. I najważniejsze w tym wszystkim jest, moi drodzy, współczucie, taka właśnie, pamiętajcie o tym, że wszyscy jesteśmy ludźmi, że wszyscy mamy uczucia, emocje, czy to mówimy o osobach, czy to mówimy o zwierzętach, empatia, dokładnie tak, empatia, współczucie, współodczuwanie i takie właśnie otwarcie się na drugą osobę, bo tylko taka właśnie otwartość serca może nas tutaj w tym wszystkim uratować i gorąco wierzę, że wasze małe serduszka też tak są rozgrzane do tego, żeby działać, bo to właśnie wy będziecie tworzyć ten świat przyszłości i wiedzcie, że możecie liczyć na naszą pomoc i nie popełniajcie tych samych błędów, co my. Jesteśmy po to, żeby was przed nimi ostrzec. No i to smacznej, dokładnie tak, smacznej kawusi.
dziękuję, chociaż kawę nie piję. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że mimo trochę negatywnego przekazu udało mi się jakoś pozytywnie tutaj Was zachęcić do działania i do zmian. Pamiętajcie, naprawiajcie sprzęt elektroniczny. I co? I jest jeszcze przestrzeń do pytania, tak? Tak, zgadza się. Dzięki, Joanno, wielkie. Właśnie rzeczywiście zaczęło się tak trochę pesymistycznie, ale bardzo Ci dziękujemy za właśnie za takie zarysowanie takiej wizji przyszłości, która mam nadzieję, że będzie pozytywna, jeśli chodzi, że właśnie te technologie staną się bardziej takie zrównoważone, nie wiem, bardziej jakoś tak po stronie człowieka i nie. I może jeszcze, może mogłabyś nam powiedzieć jeszcze takie właśnie, że parę takich porad bardzo konkretnych, nie wiem, od czego zacząć, jakieś takie zmiany swoje, znaczy właśnie w swoim życiu, może być jakimś osobistym, ale też jako nie wiem, obywatel, obywatelka, parę pierwszych kroków, żeby właśnie zacząć działać na rzecz takich bardziej zrównoważonych technologii. Jeszcze mamy 4 minutki. Okej, to ja tylko, tylko wskoczę na chwilę, bo tutaj było jedno pytanie, zaraz mi ucieknie. Są grupy hakerskie, nazywają się Hackerspace i trzeba ich szukać, są takie mapki Hackerspace. W różnych miastach są grupy hakerskie, do których można dołączyć i z nimi razem i kodować, i hakować. I to jest właśnie... betonu nie, tam głową się nie rozbije. Słuchajcie, i to jest właśnie podstawa, wydaje mi się, takich właśnie zrównoważonych technologii, żeby po pierwsze dbać o to, że jeżeli korzystacie z aplikacji, to są one stworzone w tak zwanym otwartym oprogramowaniu. W związku z tym osoby, które tworzą kod, mogą do niego zajrzeć i sprawić, że na przykład jest bardziej wydajny energetycznie. Można też właśnie, no pierwszą podstawową kwestią jest, ja to będę powtarzać po prostu do znudzenia, kupowanie używanego sprzętu. Warto też zajrzeć w stronę nauki, bo nauka bardzo ma fajne takie właśnie rozwiązania w ogóle recyklingu właśnie takich zużytych sprzętów elektronicznych, więc, ale niestety z racji tego, że to bardzo wolno się rozwija, czy wolno w kontekście, zbyt wolno w kontekście tego, jak dużo my tego sprzętu kupujemy i produkujemy, dobrze jest po prostu, że tak powiem, zwolnić i dać czas nauce na to, żeby mogła właśnie wytworzyć takie rozwiązania, które sprawią, że może my będziemy mogli, że tak powiem, po prostu okiełznać te środowisko technologiczne. A jeszcze takie, bo wiem, że jakby Ty osobiście praktykujesz takie odłączanie od technologii czasami, czy mogłabyś nam powiedzieć, jak starasz się Ty osobiście, żeby właśnie te technologie jakby, znaczy nie, żeby nie wlazła Ci na głowę i żebyś nie stała się taką niewolnicą, tak, tych nie wiem, czy technologii, czy sprzętu, albo może niekoniecznie swojej perspektywy, ale po prostu jakie masz swoje opinie na ten temat? No przede wszystkim dosyć mocno ograniczyłam korzystanie z mediów społecznościowych. Mam wyłączone notyfikacje. Notyfikacje musicie też zdawać sobie sprawę z tego, że one mają taki bardzo mocny mechanizm zmiany i ingerencji w nasze zachowanie. To jest trochę tak, że na przykład jak podchodzi się do telefonu i nagle się zobaczy notyfikację, no to się zaczyna tworzenie takiej przechodzenia. Wchodzę do aplikacji, coś sprawdzam, coś się dzieje, coś się zmienia. W związku z tym zmienia się, jakby skraca się też taki współczynnik uwagi. Dlatego też warto jest mieć je pod kontrolą. Co jeszcze? No staram się przede wszystkim mieć na pewno jeden taki dzień w tygodniu, kiedy mam odłączony telefon, jest w trybie samolot i spędzam czas właśnie taką spokojną głową, co bardzo polecam, bo to wzmacnia kwestie związane z pamięcią, z jakimś takim właśnie, zmniejsza poczucie niepokoju i takiej właśnie po prostu czystej samoświadomości. Dzięki serdeczne. To chyba będziemy kończyć. Ewentualnie może, nie wiem, czy byś mogła polecić może jakieś miejsce w internecie, albo nie po prostu coś jeszcze, jakby, żeby pogłębiać tą wiedzę dotyczącą tych tematów, o których mówiłaś.
Jasne. Polecam, wiecie co, wam sprawdzić takie, zagłębiać się w kwestie związane właśnie z tą kulturą tak zwaną solarpunk, bo są takie właśnie całe wizje przyszłości, które są bardziej jest cyberpunk, gdzie właśnie ta technologia gdzieś tam przejęła kontrolę, a solarpunk jest właśnie o współpracy, o spółdzielczości, o trosce o naturę, więc to są jakieś takie słowa klucze, po których możecie zacząć swoje poszukiwania. Bo nie chcę podawać wam konkretnych źródeł, bo one często się zmieniają i to jest, że tak powiem, dobrze jest nauczyć się samemu wyszukiwać informacje, więc takie słowo klucz, od którego można zacząć, to jest właśnie solarpunk. Dobra, to jeszcze raz dziękujemy za to, że tutaj do nas dołączyłaś i za ten wykład. No i będziemy się żegnać. Ja dziękuję wszystkim uczestniczkom, uczestnikom i życzę wam bądź ciekawego kolejnego webinaru, bądź fajnych zadań jutro i pojutrze. No i miłego tygodnia w takim razie. Dzięki, dziękuję wszystkim. I do spotkania, może na jakichś kolejnych wydarzeniach Centrum Edukacji Obywatelskiej.